Trwa procedura konkursowa na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zarząd powiatu ogłosił konkurs po tym, jak dotychczasowa dyrektor PCPR-u Barbara Cuzik przeszła na emeryturę. Na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęły dwie oferty. Pani Janny Pikus, piastującej obecnie funkcję zastępcy dyrektora PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz pani Barbary Śliwy, obecnie piastującej funkcję kierownika PCPR w zwoleniu. Obie kandydatury spełniają wymagania formalne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami komisja konkursowa zaplanowała na piątek 13 sierpnia. Po tym spotkaniu jedna z pań może uzyskać rekomendację na stanowisko. Może się zdarzyć, że konkurs zostanie unieważniony. Ostateczna decyzja należy do zarządu powiatu.